Cześć, nazywam się Leszek Kledzik. W Droptice pracuję już prawie 3 lata jako deweloper i dzisiaj bym chciał Wam opowiedzieć o migracji danych z jednej bazy danych do drugiej, przy okazji zmieniając strukturę tych danych w sytuacji, kiedy tych danych jest dosyć sporo, bo baza danych ważyła ponad 20 gigabajtów. Przy okazji jeszcze przypomnę, że na koniec będzie pytanie konkursowe, więc słuchajcie uważnie, kto wygra, ten dostanie piwko i jeszcze jakieś gadżety od firmy. Jeszcze zanim przejdziemy do prezentacji, krótka reklama naszych wakatów w firmie. Jeżeli jesteście zainteresowani, to zachęcam do składania CV. Na początek krótko o aplikacji, o której dzisiaj będę mówił. Tabellin to jest system do zarządzania rezerwacjami w restauracjach. Rezerwacje można składać przez stronę internetową albo telefonicznie. Jest też system powiadomień, jakieś zestawianie feedbacków i tak dalej, więc brzmi to prosto, ale jest to dosyć skomplikowany system. W dodatku powstał on około 8 lat temu i jest oparty na Drupalu 7. Mam takie wrażenie, wydaje mi się, że twórcy aplikacji, w momencie, kiedy tworzyli tą aplikację, nie przewidzieli, że system rozrośnie się do aż tak dużych rozmiarów, będzie używany przez tak dużą liczbę osób, w związku z czym po latach w pewnym momencie pojawiły się problemy z wydajnością tej aplikacji. Głównym problemem, który powodował te problemy z wydajnością, było to, że wszystkie typy danych w CMS-ie były zapisywane jako nody, czyli wszystkie restauracje, wszystkie rezerwacje, klienci, stoliki, pokoje, feedbacki, wszystko, ale absolutnie wszystko siedziało jako nody w bazie danych. Czyli mieliśmy jedną tabelę node i tam było wszystko zapisane. A jak wiecie, Node standardowo posiada jakieś tam standardowe pola typu ID, title, datę utworzenia, zmiany i tak dalej, ale wszystkie dodatkowe pola, jeśli chcemy dodać w ramach danego Node'a, zapisywane są w osobnych tabelach w bazie. Tak więc, jeżeli spojrzymy sobie na przykład na Node'a rezerwacja, to widzimy, tak jak mówiłem na początku, dwa górne pola to jest ID i tytuł, to są standardowe pola, natomiast wszystkie pozostałe to są dodatkowe pola, takie jak status rezerwacji, jakaś notatka, ID kelnera, data początkowa, data końcowa, ID klienta, ID oferty, ponieważ restauracje mogą też tworzyć jakieś eventy typu Sylwester czy Walentynki, jakieś informacje odnośnie powiadomień e-mail, powiadomień SMS i właśnie to, czy rezerwacja została stworzona przez stronę, czy telefonicznie, to wszystko siedzi w osobnych tabelach w bazie danych. W związku z czym dla takiego noda zobaczcie, że musimy zrobić 10 joinów, żeby pobrać sobie pełne dane na temat danej rezerwacji. Więc na pierwszy rzut oka już widać, że coś tutaj jest nie tak. Tych joinów jest za dużo i ma to ogromny wpływ na wydajność. Jaki dokładnie wpływ? Na przykład pobranie rezerwacji z ostatnich 24 godzin, czyli średnio jest około 20 rezerwacji, zajmowało około 4 sekundy. No jak na 20 rekordów pobranych z bazy danych, to jest tragiczny wynik, ale powiedzmy jeszcze 4 sekundy to jest taki czas, że użytkownik jest w stanie, może trochę się zdenerwuje, ale jest w stanie tyle poczekać. Problem jest natomiast w przypadku, kiedy chcielibyśmy pobrać większą ilość danych. Na przykład rezerwacje z ostatnich 30 dni. To zazwyczaj jest średnio około 400 rekordów. W takim wypadku prędzej dostaniemy timeout niż jakiekolwiek dane. I jest to o tyle problematyczne, że blokuje to możliwość dalszego rozwoju aplikacji, ponieważ nie możemy na przykład stworzyć sobie jakiejś strony, gdzie będą statystyki, gdzie będą pokazane dane na temat rezerwacji z ostatniego miesiąca albo roku, bo po prostu pobranie tych danych zajmuje zbyt dużo czasu. Jaki był plan działania w takim razie? Z racji tego, że to wszystko działa jeszcze w dalszym ciągu na Drupalu 7, można by spróbować to zmigrować do nowszej wersji Drupala. Tylko problem jest taki,
że między wersją siódmą Drupala a ósmą są tak duże różnice, że to by właściwie oznaczało przepisanie całego systemu na nowo. Więc skoro już trzeba wszystko na nowo przepisywać, to padła decyzja, żeby jednak porzucić Drupala i przejść na Symfony oraz Reacta. Symfony by robił jako backend, natomiast na Reakcie by były wszystkie widoki. Etap pierwszy polegał na stworzeniu podstawowych widoków w Reakcie, takich jak na przykład kalendarz, gdzie kelnerzy widzą właśnie stoliki, widzą w jakich godzinach dany stolik jest zajęty, a jaki jest wolny. Symfony pracuje jako backend, ale Symfony jest wpięte bezpośrednio do bazy Drupalowej. Czyli w momencie, kiedy React potrzebuje jakichś danych, odpytuje o to Symfony, a Symfony bezpośrednio pobiera dane z bazy z pominięciem Drupala. To troszkę przyspieszyło cały proces, ale było to działanie tymczasowe, no bo jest to troszkę przyspieszyło, a chodziło o to, żeby zupełnie pozbyć się Drupala. Etap drugi, o którym ja dzisiaj będę opowiadał, polegał na tym, żeby dostawić drugą bazę danych. W tej bazie danych wszystkie dane już będą miały zoptymalizowaną strukturę. Już nie trzeba będzie robić tylu joinów i tak dalej. I w momencie, kiedy React będzie potrzebował jakieś dane, będzie odpytywał Symfony i Symfony będzie już miał własną bazę danych, która właśnie będzie zoptymalizowana. Dopóki Drupal jeszcze będzie działał, to obie te bazy będą musiały być ze sobą zsynchronizowane. Czyli jeżeli zrobimy jakąś zmianę w jednej bazie, to od razu trzeba będzie to zrobić też w drugiej. Ale krokiem pierwszym w ogóle było przeniesienie tych starych danych ze starej bazy do nowej, jednocześnie przerabiając te dane w miarę potrzeby. Spojrzę jeszcze tylko, czy macie jakieś pytanie. Jeżeli macie jakieś pytania, to na bieżąco piszcie na czacie. Będę się starał odpowiadać. OK, założenia początkowe. Początkowe założenie było bardzo proste. Biorę restaurację, pobieram z bazy danych wszystkie rezerwacje, obrabiam te dane i zapisuję w nowej bazie danych. Po czym biorę rezerwację dla kolejnej restauracji, obrabiam dane, zapisuję w nowej bazie danych. Po zrobieniu wszystkich rezerwacji to samo robię z danymi klientów, z feedbackami itd., itd. Tak mniej więcej wyglądał kod początkowo, czyli zobaczcie, na początku pobieram sobie ID-ki wszystkich restauracji, potem iteruję po tych ID-kach, dla danej restauracji pobieram wszystkie rezerwacje i potem po prostu iteruję po tych rezerwacjach, tworzę nową encję w Symfony i zapisuję już w nowej bazie danych. Problem był taki, że to działało strasznie wolno. Wyliczyłem, że wykorzystanie tego kodu, migracja z wykorzystaniem tego kodu trwałaby 3 tygodnie albo nawet dłużej, czyli zdecydowanie za długo, ponieważ na czas migracji system musiał zostać wyłączony. No bo nie można było migrować danych w momencie, kiedy ktoś by tworzył na przykład albo edytował rezerwację. W związku z czym kluczowy był tutaj czas. Trzeba było to zrobić w możliwie jak najkrótszym czasie, a no wiadomo, nie można wyłączyć systemu na 3 tygodnie. Co się okazało? Tutaj w momencie wywołania metody persist rozpoczynana jest transakcja na bazie danych, natomiast flash tą transakcję commituje. Czyli zobaczcie, że commitowanie transakcji następowało przy zapisaniu każdego rekordu, czyli pojedynczo. Po zapisaniu rekordu jest commitowana transakcja, potem następny rekord, znów commitowana transakcja i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Okazało się, że jeżeli zakomitujemy transakcję dopiero na samym końcu, w momencie, kiedy wszystkie rekordy już zostaną przerobione, coś takiego zadziała dużo szybciej i czas migracji skrócił się do 3 dni. Tak jeszcze tylko powiem dla osób, które nie wiedzą, czym są transakcje na bazie danych albo nie są pewne, czym są. Weźmy taki przykład. Tworzona jest nowa rezerwacja dla nowego klienta. W takiej sytuacji musimy zapisać dane rezerwacji oraz dane klienta, ponieważ mamy nowego klienta. I rozważmy taką sytuację. Dane odnośnie rezerwacji już zostały zapisane.
Natomiast w momencie, kiedy trwał zapis danych klienta, baza danych przestała działać i dane klienta nie zostały zapisane. Mamy w tym momencie niespójność w danych, ponieważ mamy zapisaną już rezerwację, która odnosi się do klienta, który nie istnieje, ponieważ nie został zapisany w bazie danych. Transakcje między innymi mają temu zapobiegać. To znaczy, że tworzony jest rekord z rezerwacją, tworzony jest rekord z klientem i dopiero kiedy transakcja zostanie zakomitowana, to faktycznie te dane pojawią się w bazie danych. Jako ciekawostkę mogę Wam powiedzieć, że jeżeli spojrzycie sobie na taki rekord, który został zapisany w bazie danych, ale transakcja jeszcze nie została zakomitowana, to ten rekord będzie wyglądał normalnie tak, jakby on faktycznie już w tej bazie danych siedział. Czyli między innymi zostanie mu przypisany ID. Mimo że faktycznie rekord jeszcze nie został zapisany, to już i tak będzie przypisany ID. Więc gdybyście kiedyś debugowali kod i sprawdzali, czy dany rekord już został zakomitowany, czy nie, to nie sugerujcie się tym, że ma przypisany ID. OK, więc udało się skrócić już czas migracji z około 3 tygodni do 3 dni. Postanowiłem ten skrypt puścić na troszkę dłużej i zobaczyć, co się stanie. Memory limit. W sumie jest to dosyć logiczne, bo tak jak powiedziałem na początku, plan był taki, że dla danej rezerwacji, dla danej restauracji pobieram sobie wszystkie rezerwacje naraz. Czasami to było nawet 30 tysięcy rekordów, więc logiczne, że w takiej sytuacji pamięć PHP może się zapchać. No więc pierwsze, co przychodzi na myśl w takiej sytuacji, no to użycie paginacji, nie? Zamiast pobierać jednocześnie 30 tysięcy rekordów, możemy na przykład tę operację rozbić na trzy części i pobrać za jednym razem 10 tysięcy rekordów i tak powtórzyć operację trzy razy. Ale czy na pewno jest to dobre rozwiązanie? Pamiętajcie, że kluczowy jest tutaj czas. Migrację trzeba było przeprowadzić w jak najkrótszym czasie. Gdybym użył paginacji, to wyliczyłem, że czas migracji wydłużyłby się do około 10 dni. Dlaczego? Ponieważ zamiast wykonać jedno query na bazie danych, które zazwyczaj trwało 30 sekund i za jednym zamachem pobrać te 30 tysięcy rezerwacji, musiałbym operację rozbić właśnie na przykład na trzy części i wykonać trzy query, które każde z nich trwałoby 30 sekund albo nawet dłużej, ponieważ używanie offsetu w MySQL w przypadku dużej ilości danych znacznie wydłuża czas wykonania zapytania. Mimo że była to zła ścieżka, ponieważ wydłużała czas tej całej migracji, to postanowiłem i tak ją sprawdzić. Postanowiłem znowu puścić skrypt na troszkę dłużej, niech sobie popracuje i zobaczyć, co z tego wyniknie. Zobaczę jeszcze raz, czy są jakieś pytania. Co przeważyło za tym, że ostatecznie nie zdecyduje się na przypisanie na Drupala, a raczej Symfony? Będzie lepiej przyszło się na Symfony. Tak, generalnie chodziło głównie o Reacta, ponieważ ten cały kalendarz, w którym są rezerwacje i stoliki i tak dalej, React się tutaj znakomicie sprawdza, ponieważ jest możliwość sobie właśnie klikania, przesuwania danych elementów i tak dalej. Więc te standardowe widoki w Drupalu by tutaj się nie sprawdzały, a też wygodniej w Symfony wtedy robić endpointy do API. Moim zdaniem to jest wygodniejsze z użyciem Symfony niż Drupala. Dobra, wracając teraz do prezentacji. Tak jak mówiłem, paginacja wydłużała czas migracji, ale mimo to postanowiłem sprawdzić, co się stanie, jeżeli skrypt puszczę dłużej. I uwaga, oto co się stało. Znowu memory limit. Jak to jest możliwe, skoro podzieliłem tę operację na kilka części, no to w tym momencie sprawa z memory limit powinna zostać załatwiona. No więc zacząłem obserwować, jak ten skrypt się zachowuje, w którym momencie on się wysypuje i jak wygląda użycie pamięci w PHP. Jako ciekawostkę mogę Wam powiedzieć, że w PHP jest taka funkcja jak memory get usage,
która wam pokazuje aktualnie właśnie ile pamięci macie wykorzystanej, więc jest to bardzo fajne, jeżeli właśnie macie problem z memory limit do debugowania tego, ile tej pamięci wam zostało. No więc zacząłem to sobie debugować i co się okazało? Dziwna sprawa. Idzie pierwsza restauracja, dosyć duża, około 30 tysięcy rekordów. Migracja przechodzi bez problemu. Idzie druga restauracja, znów dosyć duża. Migracja przechodzi bez problemu. Przy trzeciej restauracji, która ma niewiele rezerwacji, około 5 tysięcy rekordów, wyskakuje błąd memory limit. Najwyraźniej te poprzednie rekordy, mimo że one już zostały przeprocesowane, to one nadal siedziały w pamięci. PHP w jakiś sposób, z jakiegoś powodu nie oczyszczał pamięci. I tak płynnie przechodzimy do garbage collector. Niektórzy mogą wiedzieć, że PHP do zarządzania pamięcią używa garbage collectora. Żebyście dobrze zrozumieli, jak on działa, to podam taki przykład, porównanie do dysku twardego. Na dysku twardym, w momencie, kiedy usuwacie jakieś dane, usuwacie jakiś plik, to ten plik tak naprawdę nadal zostaje na dysku. I on sobie tam siedzi tak długo, aż wasz dysk nie potrzebuje miejsca na jakieś nowe pliki, i wtedy dopiero stary plik zostaje nadpisany nowymi danymi. Jeśli chodzi o pamięć w PHP, to działa bardzo podobnie. Jeżeli jakaś zmienna wypada ze scope'a i nie będzie już więcej używana, albo zmieniacie wartość jakiejś zmiennej na inną, to te stare dane, one nadal są w pamięci, nadal tam siedzą. Do momentu, aż PHP nie użyje garbage kolektora. I garbage kolektor wtedy oczyszcza pamięć i PHP może sobie zapisywać nowe rzeczy w pamięci. W przypadku takich standardowych skryptów PHP-owych, które żyją od requestu do responsa poniżej 1 sekundy, PHP dosyć dobrze sobie radzi. Wie, w którym momencie uruchomić ten garbage kolektor. Natomiast w przypadku skryptów uruchamianych z CLI, tak jak tutaj w tym przypadku, gdzie skrypt działa kilkadziesiąt minut albo nawet kilka godzin, PHP nie wie, w którym momencie ma uruchomić ten garbage collector, żeby tą pamięć sobie oczyścić. Całe szczęście możemy ręcznie włączyć uruchomienie garbage collectora za pomocą funkcji GC Collect Cycles. Jednak to nie jest takie proste, jak się wydaje, ponieważ jeżeli nie wiemy dokładnie właśnie, jak PHP zarządza tą pamięcią i jak działa garbage collector, to samo uruchomienie tej funkcji nam nic nie da, ponieważ tak jak mówiłem wcześniej, garbage collector usuwa z pamięci zmienne, które zostały zunsetowane, wypadły z zasięgu lub zmienne, do których zostały przypisane nowe wartości. Więc zobaczcie teraz taki przykład, który nam nie oczyści pamięci w PHP. Samo unsetowanie zmiennych nam pamięci nie oczyści, ponieważ te dane nadal będą siedziały w pamięci i garbage collector nie został uruchomiony. Jeszcze raz tylko spojrzę na jakieś pytania. Nie ma nic. Dobra, jedziemy dalej. Kolejny przykład. Po prostu użycie garbage kolektora w złym miejscu. Dlaczego? Dlatego, że w tym miejscu żadna ze zmiennych nie wypadła ze scope'a. Te wszystkie zmienne potencjalnie mogą być jeszcze gdzieś użyte w kodzie. PHP o tym wie i dlatego one nie zostaną oczyszczone z pamięci. Jak natomiast będzie wyglądało prawidłowe użycie garbage kolektora? Na przykład poprzez przeniesienie logiki procesu całej migracji do osobnych metod, czyli w sumie zastosowanie dobrych praktyk programowania. W tym momencie, po wykonaniu metody process migration, wszystkie zmienne, które zostały użyte w tej metodzie, już wypadły ze scope'a. One już nie będą więcej użyte, więc garbage collector wie, że może je usunąć. Dobra, jedziemy dalej. Czas migracji skrócił się do około 3 dni, ponieważ właśnie właściwe użycie garbage collectora pozwoliło pozbyć się paginacji i znów mogłem procesować znacznie większą ilość rekordów za jednym razem. Jednak nadal ten czas migracji był zdecydowanie zbyt długi, ponieważ no wiadomo, na 3 dni systemu nie można było wyłączyć.
I w MySQL działa tak, że niektóre query zostaną wykonane bardzo szybko, natomiast na niektóre będzie trzeba czekać bardzo długo. W zależności od tego, o jakie dane zapytamy i jak w ogóle będzie skonstruowane całe zapytanie w MySQL-u. I zauważyłem jedną ciekawą rzecz, ponieważ jeżeli jeszcze sobie wrócimy do tego kodu, to zobaczcie, że na pierwszym, jako pierwsze, pobieram sobie ID-ki wszystkich restauracji. I to było bardzo proste query. Select an ID from node, where type równa się restaurant. Proste query, pobieram tylko ID-ki z tabeli node, czyli tak naprawdę tylko jedną kolumnę z całej tabeli pobieram. I takie zapytanie wykonuje się bardzo szybko. I postanowiłem zupełnie zmienić podejście i zamiast przenosić rekordy, właśnie rekord po rekordzie, czyli pobierać całą rezerwację, jej status, liczbę gości, datę początkową i tak dalej, postanowiłem, że będę dane przenosił kolumna po kolumnie. Czyli pobieram sobie najpierw ID-ki wszystkich rezerwacji i w nowej tabeli zapycham na początku tylko ID-ki. Potem pobieram sobie statusy wszystkich rezerwacji i zapycham kolumnę statusy. I tak kolumna po kolumnie, kolumna po kolumnie, kolumna po kolumnie. Okazało się to być strzałem w dziesiątkę. Czas migracji został skrócony do 3 godzin. Udało się to zrobić. Generalnie już wszystko jest zmigrowane, wszystko działa, więc faktycznie okazało się to być najszybszym rozwiązaniem. Teraz tak, na koniec jeszcze porównanie wydajności. Przed migracją pobranie rezerwacji z ostatnich 24 godzin, tak jak mówiłem, zajmowało około 4 sekund. Natomiast po migracji pobranie danych z ostatnich 24 godzin zajmowało 20 sekund. Dlatego, że w nowej bazie danych, w nowych tabelach zapomniałem dodać indeksów. Tak więc pamiętajcie, jak tworzycie nowe tabele, indeksujcie je. Więc jeszcze raz, po dodaniu indeksów czas z 4 sekund został skrócony do 40 milisekund. Natomiast w przypadku jakiejś większej ilości danych, czyli na przykład pobraniu rezerwacji z ostatnich 30 dni, z timeouta zszedłem do nieco ponad 1 sekundy, czyli jest to dosyć dobry wynik. To wszystko. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Czy macie jakieś pytania? A jeśli nie, to ja mam dla Was pytanie konkursowe. Jaka funkcja służy do tego, żeby PHP nam zwrócił ilość pamięci, która jest ostatnio, która jest w użyciu? No, Michał, blisko, ale nie. Nie pick usage, tylko memory get usage, czyli Amanda była pierwsza. Amanda wygrywa od nas piwko i gadżety firmowe. Czy macie jeszcze jakieś pytania odnośnie tej prezentacji? Czemu tej migracji nie zrobić samym SQL-em? Z tego względu, że po drodze trzeba było jeszcze te dane przeprocesować. Czyli w niektórych przypadkach trzeba było troszkę pozmieniać wartości tych danych. Na przykład format dat był zapisany jako timestamp unixowy, czyli jako integer, natomiast ja to zmieniłem, żeby to po prostu był datetime. Były też różne przypadki. Generalnie problem był taki, że ta baza była bardzo niespójna. Były na przykład rezerwacje, które się odnosiły do klientów, którzy nie istnieli,
i nie chciałem takich danych przynosić i trzeba było jeszcze po drodze sporo logiki zrobić, żeby te dane uporządkować. Słuchajcie, czy macie jeszcze jakieś pytania, czy możemy kończyć? Dobra, słuchajcie, jeśli nie ma więcej pytań, to bardzo Wam dziękuję. Przypominam, Amanda wygrała piwko i gadżety firmowe, jako pierwsza prawidłowo odpowiedziała na moje pytanie. Tak więc jeszcze raz bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia.